Studiu Radio Zielona Góra. Witamy gościa, który wraca do Zielonej Góry po kilku latach. Jarosław Hampel, Enea Stelmet, Falubaz Zielona Góra. Witam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj, a najpierw powiem, że przechodzimy właśnie na ty. Przed momentem ustaliliśmy, że przechodzimy na ty, więc ja, mam na imię Jacek, Cześć. dzień dobry. Yy, trochę aktorsko może, ale tak naprawdę, kiedy Jarek odchodził z Falubazu, to jeszcze byliśmy pan-pan. Od dzisiaj jesteśmy Jacek, Jarek, więc witam cię Jarku serdecznie. Na początek będą pytania od kibiców, bo tak sobie pomyślałem, poprosiłem kibiców, żeby zostawili dla ciebie pytania pomyślałem, że na początku te pytania właśnie, bo w takich rozmowach często się zapomina o tych rozmowach, człowiek się zagada i nie ma tych pytań. Kibice zawsze mnie zaskakują, bo zostawiają pytania od, od począwszy, co Jarek je na śniadanie, obiad i kolację, Aha. żeby mieć dobrą formę, aż po jakieś pytania górnolotne, jakie książki czyta, czy do teatru chodzi i tak dalej i tak dalej. Wziąłem ze sobą siedem pytań. Myślę, że są ok. Pytanie numer jeden. Wygrałeś w marcu turniej pożegnalny Piotra Protasiewicza. Czy to oznacza, że że już wtedy rozmawialiście o twoim, twoich występach w falubazie i czy to oznacza, że ten tor w Zielonej Górze to jest w dalszym ciągu twój tor, znasz go, lubisz i będziesz tutaj dwucyfrówki trzaskał? Więc w tamtym czasie nie było żadnego tematu, żadnych rozmów, kompletnie nic się nie działo, to był początek sezonu, przecież to był sam, sam początek wiosny i pierwszych, Meczów pierwszych turniejów, pierwszych spotkań, takich inauguracyjnych tego sezonu. Ale tak, dokładnie tak jest, jeśli chodzi o tor w zielonej górze. To jest obiekt, który wybitnie dobrze mi pasuje i odpowiada. Pamiętam, że zawsze tutaj notowałem dobre występy. I dobrze mi się dobrze mi się na tym torze jeździ. Umiem czytać ścieżki tego toru, potrafię się rozpędzić i. i... Czyli odpowiedzi stwierdząca, będą tak. dwucyfrówki, cyfrówki, tak? Jak najbardziej chciałbym, żeby były po prostu. Zrobię wszystko żeby tak właśnie to wyglądało, a mam nadzieję, że właśnie ten tor będzie mi sprzyjał, bo faktycznie lubię tutaj jeździć. Okej, okay. pytanie numer dwa. Proste, zwięzłe i na temat. Czemu Jarosław Hampel ma pseudonim mały, bo czytam tu i tam artykuły, mały to, mały tamto. Czemu Jarosław Hampel? Nie mam pojęcia. To już od dawien dawna, od... W zasadzie chyba od początku mojej e, kariery, przygody z tym sportem, e, może byłem jeszcze drobniejszy na samym początku, mm -hmm. jak tam startowałem, mając 16-15 lat e, i tych lat, e, tej juniorki przecież było sporo, więc może stąd gdzieś tam się to jakoś tak było, utarło. Także do ciebie tak mówi, czy to w mediach Nie, tylko w mediach, do mnie nie gada. To dziwne jest, dziwne. zaskoczenie. Okej, okay. pytanie numer trzy. Czy są tory, które lubi Jarek szczególnie, a takie, które niekoniecznie w Polsce i na których będzie gorzej? O, te tory, widzę kolejne pytanie. Eee, nie no, w zasadzie już tyle lat przyjeździłem na różnych e, obiektach, różnego rodzaju e, Tory, gdzieś tam, czy w Polsce, czy za granicą. Miałem z wszystkimi chyba torami do czynienia, jeśli chodzi o różnorodność geometrii, o różnorodność nawierzchni i wszystkiego, co jest z tym związane. Więc absolutnie nie mam takich miejsc, których po prostu nie lubię albo których mam uprzedzenie. Jakby na ten moment, na szybko, nie jestem w stanie. Sobie jakoś tak uświadomić, który to byłby tor, czy który to byłby obiekt. A więc jak najbardziej, gdzieś tam nie, ma, nie przeszkadza mi kompletnie nic, nie mam tu żadnych uprzedzeń. Będę przygotowany do jazdy na każdym torze, w każdych warunkach. Okej, okay. proszę zapytać, gdzie jest Pana Jarka? Dom Żużlowy. Tu cudzysłów jest postawiony w tym pytaniu, bo kibice z Lublina piszą: wracaj do nas, tu jest Twój dom, a my w Zielonej Górze mówimy: witaj Jarku w domu. Więc ja to troszkę rozumiem, gdzie jest Twój największy sentyment, z którym z klubów wiążesz, w których jeździłeś do tej pory. Możesz powiedzieć, że któryś z klubów, którego zawodnikiem byłeś, to jest jakiś taki bliższy Twojemu sercu, czy to jest tak, że jesteś najbliższy temu, w którym byłeś przed momentem, z którego być może odszedłeś, w którym spędziłeś ostatnie lata? I te ostatnie lata faktycznie były dla mnie bardzo bardzo udane, bardzo ważne, bardzo wyjątkowe to na pewno. Te lata spędzone w Motorze Lublin i to jest takie ciężkie pytanie zadane właśnie w tym momencie na, na, w kontekście tego, że Żeby zmieniam, podpaść, zmieniam tryb, barwy klubowe i tak dalej, co? więc Eee, zostawię sobie te sentymenty dla siebie, nie będę o tym opowiadał. O kurczę, tak na poważnie. Tak? Eee, Okej, okay. eee, o co chodzi Jarkowi i Hampelowi z tym nurkowaniem? Jak, jest, jak, jest, jak są jakieś wakacje, to on od razu o nurkowaniu mówi. Więc zadaję tobie pytanie. To jest, rozumiem, Twoje hobby, Twoja tak, pasja, tak, bo tak. widziałem już, tak prawdę powiedziawszy, nieraz wywiady z tobą, że, że że to uwielbiasz, że po całym świecie jeździsz, pływasz. Co jest w tym nurkowaniu w takim razie? O co w tym chodzi? No, może nie jeżdżę po całym świecie jeśli, za, za nurkowaniem, ale, ale to jest faktycznie moja taka chyba największa pasja, jeśli chodzi o, o, o takie życie pozasportowe. I to nurkowanie jest takim moim olbrzymim hobby, więc to może wynika z tego, że w zasadzie gdziekolwiek mam okazję być na wakacjach, to. Staram się skorzystać z tej możliwości i właśnie ponurkować. Tu już nie, nawet nie chodzi o jakieś tam super kurorty, wakacyjne, ale nawet tutaj w Europie są piękne miejsca, żeby, żeby nurkować. Mam certyfikat w stopniu zaawansowanym, więc to długo, żeby mówić i Dobry, jak ktoś, jak ktoś. To, to jest coś takiego, że tam jest tak pięknie, czy tam jest jakaś taka cisza, że się odrywasz jest, od wszystkiego, czy coś jeszcze. To innego? jest kompletnie zupełnie inny wymiar rzeczywistości świata tego świata właśnie podwodnego i jest trudno jakby słowami ująć, jak piękny jest ten świat podwodny, jakie wspaniałe takie doznania, do, tak, takich wspaniałych doznań można gdzieś tam, można odczuć i no, w, jeśli ktoś nigdy nie drukował, to jakby no, ciężko będzie to pewnie zrozumieć, ale, ale ja jestem bardzo w to wkręcony. Dlatego i, ja, i... fajnie to usłyszeć w, taki, w takim razie, ale, ale nie wiem, ja, ja sobie wyobrażam i zdjęcia raf korol, ko, ko, koralowych można oglądać, są przecudne po prostu. Tak. Ale są też miejsca, gdzie, gdzie nie ma, nie ma nie jest tak pięknie, ale też coś odczuwasz, takiego nieuchwytnego, być może, co, co się nie da opisać? E, tak właśnie jest, jeśli chodzi o nurkowanie chociażby w wrakowe czy w jaskini. Terapie są oczywiście przepiękne, koralowe w, w różnych, powiedzmy, miejscach czy zakątkach, ale ja bardzo lubię właśnie takie nurkowania czy, czy brakowe, czy, czy, czy w jaskini. Miałem okazję nurkować w naprawdę fajnych miejscach i sam proces przygotowania się do, do tego nurkowania, do tego wydarzenia to jest szereg naprawdę wielu spraw do przygotowania, jeśli chodzi o to, żeby zrobić to nurkowanie jak najbardziej bezpieczne i, i tak dalej. Pojawia się adrenalina, pojawia się taki, takie fajne odczucie, że jakieś tam fajne wydarzenie zaraz nastąpi i to nurkowanie jest takie już dość, dość trudne, bo, bo jakby no sam, sam proces przygotowania jest bardzo skomplikowany i Ale jest i niebezpieczeństwo, trzeba, jakieś, znaczy, zawsze jest niebezpieczeństwo w, w, Zawsze ten element występuje, ale mhm. jak przestrzegamy wszystkich zasad bezpieczeństwa, do, jeśli chodzi o przygotowanie całego programu nurkowania, no to minimalizujemy to niebezpieczeństwo do jak najbardziej się da, ale no, trzeba sobie zdawać taką sprawę, że te, te nurkowania już takie głębsze, gdzieś tam na większych głębokościach, w zamkniętych akwenach, czy właśnie w zamkniętych miejscach jak wraki, czy jaskinie, no to nie mam miejsca czasu na błędy czy pomyłkę, bo to by się na pewno źle skończyło, więc. To takie jest przyjemność połączona z lekką adrenaliną i z naprawdę z takim dotknięciem innego wymiaru, jak gdyby rzeczywistości. Pięknie brzmi, ale to tak sobie pomyślałem, że trochę, trochę jak żurzel, adrenalina, trochę niebezpieczeństwa, trochę przyjemności. Porównałbyś ten, ten stopień adrenaliny, jakiejś takiej nerwów przed biegiem <laughs> różdowym i przed... Nie wiem, czy to nie jest za daleko posunięta próba. No. Myślę, że za daleko troszeczkę tutaj byśmy, to byśmy powiedzieli, ale, ale te słowa, które faktycznie gdzieś tam tutaj, które użyliśmy, one gdzieś tam się sprowadzają do tego wspólnego mianownika, jeśli chodzi o, o te emocje, które towarzyszą gdzieś tam podczas uprawiania sportu, a zwłaszcza tak ekstremalnego, jak ekstremalnego jakim jest Różel. No ale mówię, nie idziemy za daleko, aż tak traktujmy to okay. nurkowanie jako bardziej przyjemność i rekreację. Okej, okay. to jeszcze chyba dwa pytania. Pytania. Jak się czujesz żużlowiec, kiedy staje przed trybuną kibiców po meczu i tam podskakuje, krzyczy, tam skandują coś? Po dobrym meczu i po złym meczu, kiedy kibic potrafi wyzwać zawodnika? Jak, jak stajecie przed tymi kibicami, tam wiadomo są te tańce, tam łapiecie się wszyscy, jakieś labado, lamba, lab, labado się w Zielonej Górze tańczy. Jak to jest? Ja, ja znam takich, którzy mówią, że to, to jest bez sensu wychodzenie takie dla kibiców, bo to takie prosimy, prosimy o przebaczenie po przegranym meczu, a ja teraz ja na w... chwalcie jak wygraliśmy. Nie, tak? Ja bym tak tego absolutnie nie, nie rozumiał i nigdy tak tego nie rozumiałem, nigdy, nigdy tak tego nie odbierałem. Po wygranym meczu oczywiście wszyscy jesteśmy w wielkiej euforii. My zawodnicy, nasi kibice potrafimy te kilka minut, jakby dać takiej dodatkowej radości. Są momenty, gdzie można nawet kilka zdań z kibicami zamienić, zbić przysłowiową piątkę, ale przede wszystkim zamanifestować tą swoją radość, bo my się naprawdę cieszymy z tych zwycięstw. My się cieszymy, jak nasi kibice się cieszą z naszych dobrych występów i meczów. Najtrudniejsze jest, najtrudniejszy moment no to, to w zasadzie wtedy, kiedy odjedziemy słabe spotkanie albo kiedy przegramy ten mecz. Bo co za, nie zamanifestujesz wkurzenia czy smutku, prawda? No, Idziesz jak na Troszeczkę ma się wrażenie momentu. Pewnie momentami. tak, gdzieś tam zawsze z tyłu głowy pamiętamy, że przynajmniej się staramy zawodnicy pamiętać, że jest to sport jakieś takie dystans i do tego wszystkiego staramy się trzymać. Przecież ale mam wrażenie, że czasem nie są ludzie, którzy nie mają do tego no, dystansu, nie, i to jasne, na tryb tak. się wielu takich zdarza. Oczywiście, że tak, to, to, takie przypadki się zdarzają, i to jest to jest element tego dopingu, przeżywania tych emocji. Ale myślę, że takim właściwym krokiem jest to, aby, aby nawet po tych porażkach pójść. Do kibiców podziękować im mimo wszystko za ten doping, za to, że, że gdzieś tam potrafią być z tą drużyną i co najważniejsze, na dobre i na złe. To jest takie właśnie, no bo jak jest dobrze, no to, to każdy chce być, czy każdy chce klaskać i, i cieszyć się z tych sukcesów i z tych zwycięstw, kiedy jest źle. No to ciężko czasami tą porażkę znieść, a, a taki kontakt właśnie z kibicami myślę, że powinien służyć temu, żeby jednak gdzieś tam cementować tą, tą relację gdzieś tam po, po tych słabszych występach. I... A nie jest tak czasami, że, że jak przegrywasz, właśnie? Jakiś nawet zawstydzający występ masz, tak? To jest taka obawa troszeczkę, Kurczę, jest, wyjść jest, tam jest. I, i prosto w oczy im spojrzeć, już przyszli, zapłacili pieniądze, są wkurzeni, zaraz mnie tam pojadą po mnie, tak? Tak, zdecydowanie tak. To jest najtrudniejszy moment, no bo nie Wiadomo, i ciężko stwierdzić, i tak. ciężko tutaj się spodziewać, jaka może być faktyczna reakcja danej grupy kibiców, ale, ale niech tak będzie, bo to zawsze mówię, to ci zawsze zbliża do, do, do tych naszych fanów, którzy, którzy naprawdę wiem, jak mocno kibicują swoim drużynom, więc to tak. Czasami trzeba gdzieś tam to trochę w sobie bardziej przeżyć, mhm. zdawać sobie z tego sprawę, że będzie ten kontakt trudniejszy i cięższy, ale będzie. To nie jest tak, że chowamy głowę w piasek, uciekamy, jakby nas nic nie interesowało. No, trzeba znieść porażki również w sporcie. Trzeba umieć wygrywać i przegrywać. To jest kto część sportu, kto nie? wcześniej. Tak, to jest część sportu i zazwyczaj jest tak, że kto wcześniej, czy kto umie bardziej poradzić sobie z tymi porażkami, to też dobrze, bo wtedy szybciej odpoczywa głowa Wcześniej, wtedy można się bardziej e, skupić na tym e, pozytywnym nastawieniu, e, na kolejny występ, na kolejny mecz. E, postarać się zapomnieć, w takim cudzysłowie oczywiście, o tej, o tej porażce, o tym samym występie. Po to, żeby właśnie te wszystkie siły później z, e, wygenerować na, e, do kolejnego przygotowania się do następnego meczu, żeby następny mecz po prostu pojechać dobrze. Okay. Y czy mając w drużynie z Marzlika, można się coś od czego, czegoś od niego nauczyć? Czy pan Jarek czerpał cokolwiek od niego, czy jest na tyle doświadczonym zawodnikiem, że sam wie, co ma robić i innych żużlowców pomoc mu jest niepotrzebna? Mam ogromne doświadczenie, to na pewno startując tyle lat i będąc w tym tyle lat, mam ogromne doświadczenie, ale nigdy nie zamykam się na nowe doświadczenia, okay. jakieś takie nowe bodźce, które mogą zadziałać pozytywnie i podpatrywanie mistrza świata, takiego zawodnika jak jest Bartek. Tak, można wyłapać kilka rzeczy podpatrzeć, jak, jak Bartek przygotowuje się do występów, jak on mentalnie się nastawia do, do tej rywalizacji. Każdy oczywiście ma swój sposób i każdy robi to jak gdyby indywidualnie. Jedni no, potrzebują tak się tak, że nagle się nie zmieni. Nie, no tak, że że nie, 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 nie. To nie o to chodzi, tak, że... bo, bo każdy się przygotowuje, przygotowuje indywidualnie i ma taki swój jakby proces przygotowań. Jedni lubią się wyciszyć, drudzy lubią słuchać głośnej muzyki, inni dużo rozmawiać, a jeszcze inni w ogóle nic z Mówić, ale ja bardziej mówię o takich niuansach samego przygotowania czy też sprzętu właśnie, takich spraw technicznych. Mieliśmy okazję naprawdę dużo rozmawiać z Bartkiem, będąc w zespole. Ja też z nim widzę szwedzkie, więc wymieniamy się różnymi spostrzeżeniami dotyczącymi tej ry rywalizacji, tych przygotowań. I są elementy oczywiście, z, z których można czerpać. Okej, okay, mam takie wrażenie jak ciebie słucham teraz i, i w ogóle sobie popatrzyłem na twoje wypowiedzi z Ekstraligi, że po tych kilku latach, kiedy tutaj byłeś ostatnio w 2017 bodajże roku, jesteś innym człowiekiem, takim bardziej wyluzowanym mam wrażenie, że można z tobą bardziej pogadać. Jak byłeś tutaj te parę lat temu, to miałem wrażenie, że jesteś taki bardziej zdystansowany wobec dziennikarzy, być może tylko i wyłącznie. Czy ja mam dobre wrażenie, czy złe, coś, co, coś się w tobie w charakterze twoim zmieniło, jesteś jakiś bardziej otwarty, czy tylko, czy może my dziennikarze byliśmy tak natarczywi, tak, tak, tak. tak, tak. Złe nasze stosunki były, że nie, tak Nie, 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 nie absolutnie takie nie pamiętam żadnych. Że, 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 nie, 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 nie o to chodzi. Nie pamiętam żadnych złych momentów, jeśli chodzi o jakiekolwiek takie nasze relacje. E, czyli to nie robisz tam? Nie, nie, absolutnie, tak. absolutnie. absolutnie. Zazwyczaj. Czy widzę kantela, który jest taki właśnie, właśnie bardziej otwarty, więcej mówiący, y, y, więcej można z Tobą takiego luźnego kontaktu złapać, okay. o ile... No niech tak będzie, no może ten ludz jest też czasami potrzebny, właśnie. Fajnie, że się tak zmieniłeś, <laughs> że może mi się tylko tak wydaje, ale, ale to takie moje wrażenie. A może kibicą Powiedzieć, jak to było z Twoim dogadywaniem się, z falubazem, z, z tym, że trafiasz do falubazu, rozumiem, że w sierpniu otrzymujesz komunikat. Od klubu z Lublina, że tam że będzie rozstanie, tak? I co, co się później dzieje, jeżeli chodzi o falubas, bo jakby oficjalnie to nigdy nikt takich rzeczy nie, 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 nie sprzedaje, więc jak już tutaj jesteś, to, to, to być może jesteś w stanie powiedzieć o tym otwarcie. Piotr Potasiewicz dzwoni i mówi, Słuchaj, jest miejsce u nas. Znam się z Piotrem tyle lat przecież i, i no, tyle wspólnie powiedzieliśmy, chociażby właśnie nawet. No wtedy na przecież Falubazie. będąc tutaj tak, 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 z panem z, Piotrem, tak? Dokładnie z i złoty medali, i brąz wtedy, i, i tych biegów odjechanych było sporo. Także mamy ten kontakt cały czas dobry i no mniej więcej w skrócie tak to wyglądało. Szybki telefon z Protasem, porozmawialiśmy ehm, dosłownie niedługo telefonicznie, ustaliliśmy szybkie spotkanie. spotkaliśmy się raz i już, wiedzia, już w, i wtedy wiedziałem, że, że będę startował w Holobazie. A jak ty, dzwoni do siebie Piotr Protasiewicz, to, to jakie pytania zadajesz ty w takim momencie, jeżeli ktoś ci proponuje taką tak, ro, że nie pamiętam. robotę? O co jedziemy, jaki będziecie mieli skład, czy ile zarobię? To było, to, było, to było kilka pytań. To były pytania dotyczące na pewno tego, jak, 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 jak będzie wyglądał zespół, jakie są plany na ten zespół. Nie wszystko było w tamtym czasie jasne, nie wszystko było. I było czy awansuje ten zespół przede wszystkim, nie, tak? Wydaje to była rzecz mi się numer to... jeden i to też było ryzyko takie trochę podjęte, no bo pomimo tego, że falubas. Taką łatwością, można powiedzieć, dzisiaj wygrał tą pierwszą ligę, ale no wtedy to jak, jak to sport? No wszystko się może wydarzyć i, i nie było oczywiste, nie było jasne, że to tak się skończy, więc jakieś tam ryzyko trzeba było podjąć. Natomiast druga rzecz jest taka, że faktycznie do pytania dotyczyły też zespołu: jaki będzie obraz tego, tej drużyny, kto ma być w tym zespole, z kim jeszcze są rozmowy, z kim będę w drużynie, bo to są istotne sprawy dotyczące budowania zespołu w kontekście jazdy całego sezonu. I funkcjonowania w tej drużynie, więc to były pytania. A z drugiej rzeczy, strony były pytania o sam klub, funkcjonowanie tego klubu. Mhm. Jak to będzie wyglądać, czy faktycznie, będąc w ekstralidze, Falubas będzie przygotowany i organizacyjnie, i finansowo na to, żeby powalczyć nie tylko o to, żeby wejść i, i, i zacięta walka utrzymania, może i o coś więcej, więc więc to. To były tego typu właśnie rozmowy, i, i, no i fajnie nam się rozmawiało. Gdzieś tam e, proces wytłumaczył mi wszystko, jak to faktycznie, jak, jak to jest tutaj na miejscu, jak to wygląda. E, Znam mnie doskonale, więc jak gdyby no, pytając o to, co ja o tym wszystkim myślę i sądzę, no to. Mówię krótko, że ja będę przygotowany na 100%, podejmuję to wyzwanie i e, pff, jedziemy i będziemy walczyć. Okej, okay, wiem, że o, o pieniądzach rozmowa jest trudna i to, to są wasze tajemnice, ale czy, czy między tobą a klubem trwa jakaś licytacja? Chcę więcej, chcę mniej i tak dalej? I musieliście też się docierać w tej kwestii, czy też szybko poszło? Całkiem sprawnie. W chwilę musieliśmy porozmawiać o tym, jaki ma być kształt tego kontraktu, i tak dalej, ale poszło nam sprawnie. A jak mówisz, że pyta zawodnik zawsze o to, z kim będzie jeździł w klubie, to chodzi o to, jak będzie silny klub, bo nie chce się przegrywać, nie chce się do słabego raczej zespołu przychodzić. Czy pytasz o to, kto będzie jeździł, bo, bo są zawodnicy, z którymi nie chciałbyś być po prostu w zespole, bo jakieś antypatie, jakieś tego typu rzeczy. Raczej tam nie mam żadnych animozji, jeśli chodzi o, 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 o to, z, z, z którymi za wynikami jest mi po drodze czy nie. Ale też, no mówię, jest, jest, nie wiem, z jednymi lepiej się współpracuje, z drugimi gorzej się współpracuje, może mhm. na tej zasadzie, nie. Więc jakby, no, mając informację dotyczącą jak, tego, jak będzie ten skład wyglądał, to pomyślałem sobie, że. Myślę, że ta współpraca powinna wyglądać dobrze i, i, i myślę, że sobie poradzimy, jeśli chodzi o te nasze relacje w drużynie, tak żeby budować dobrą atmosferę do wygrywania. To są istotne czynniki, które powodują, że drużyna gdzieś tam ciągnie do góry i, i tych elementów, które trzeba zgrać, no to już sam protas Ile jest prowadząc gdzieś tam zespół, a, a dobrze, jeśli wszyscy, dobrze, się, do, dobrze jest, jeszcze, jeśli wszyscy um, doskonale się rozumiemy w tym zespole i potrafimy ze sobą współpracować, to wtedy to już mamy komplet. A to teraz jest taka, niektórzy mają banda leszczyńska w tym, w tym zespole dość, dość mocno, ta banda leszczyńska, tak się dobrze rozumiecie się, z braćmi Pawlickimi, czy tak. z Krzysztofem Sadurskim przecież też, tak, który tutaj tak, będzie z Leszna. Tak. Także Leszno rządzi w zielonej górze w zasadzie w tej chwili. Nie. Ma to jakieś no. znaczenie tak naprawdę? Czy to ma znaczenie po prostu nie, nie ważne miasto, nie. klub, że kiedyś tam gdzieś byliście razem, tylko profesjonalizm, wiemy o co w tym sporcie chodzi, jak się dogadać, wiemy, bo jesteśmy zawodowcami. Chyba bardziej tak to właśnie wygląda. Chyba tak to właśnie wygląda, ale ale ja tak jak mówiłem wcześniej, obraz tego zespołu mi się bardzo podoba i, i uważam, że naprawdę będziemy w stanie powalczyć dosyć mocno w ekstra lidze. Czyli to nie jest e, tylko walka o nie... utrzymanie, jak, jak większość ekspertów, Chcielibyśmy... fachowców, komentatorów, no, no, no mówią, że, że jesteście najsilniejszym Beniaminkiem, ale i tak tylko walka o utrzymanie nic więcej. Ale jak będzie to się okaże, my też dzisiaj nie wiemy tego, to jest takie trochę wróżenie słów, bo chodzi o to, że w tym momencie my nie wiemy, kto w jakiej będzie dyspozycji, kto jak zbuduje formę, kto jak trafi ze sprzętem, jak dużo będzie miał szczęścia w doborze tego sprzętu i jeszcze wiele, wiele innych czynników. I dzisiaj mówiąc o tym, że możemy być zespołem takim czy innym, to tak naprawdę, tak naprawdę w tej to jest nic wiążącego. To jest tylko jeżdż. teoria hmm. wszystko. To jest tylko i wyłącznie teoria. I dzisiaj, ja nigdy się nie bawiłem w takie A e, jak spojrzysz na skład Motoru Lublin, to możesz od razu powiedzieć, że to raczej będzie czołówka, nie? Że, no, w, i w teorii tak jest, owszem, ale Motor naprawdę teraz budował po raz kolejny bardzo silny zespół i tak można by mówić, ale ja gdzieś tam się trochę zasekuję tym, mówiąc jeszcze raz, że to wszystko jest dzisiaj coś tam tylko i wyłącznie teoria a czynników, które będą powodowały taki czy inny wynik jest naprawdę sporo i my się nad tym musimy dziś zastanowić, co mamy robić, jak się przygotować, jak ze sobą współpracować, żeby wyciągnąć z tego sezonu jak najwięcej i dać drużynie jak najwięcej i, i, i kibicom, bo myśląc o tym, że jedziemy tylko i wyłącznie o utrzymanie, to jest zbyt mało ambitne, więc na pewno uważam, że tej ambicji nam nie będzie brakowało i tej walki i zadzierności, więc tego bym sobie życzył i Niech tak to wygląda, niech jest ciekawie i naprawdę dobrze sportowo dla nas. A czy da się w twoim przypadku i w ogóle w żużlu powiedzieć w taki sposób na pewniaka? Miałem świetną końcówkę poprzedniego sezonu, drugą część w ogóle sezonu, szczególnie końcówkę playoffy. To ja od początku kolejnego sezonu też będę świetny. Czy żużel jest teraz taki sam, że za czorta, tak nie możesz powiedzieć? Na pewno będzie łatwiej przełożyć tą formę z końcówki sezonu na początek następnego, bo to się wiąże z układanką taką, takimi elementami układanki sprzętowej, która jest niezwykle istotna w dzisiejszych czasach, jeśli chodzi o, o, o mój sport, ale tu nie ma nigdy gwarancji, bo A właściwie czemu, bo... czemu tak jest? Bo, bo, bo można zapytać, kurczę, bo przecież skończyłeś nie... sezon świetny weź te same, albo na tych samych ustawieniach jeśli niech ci przygotują to samo, znowu będziesz świetny. Tak? No, ale to tak, to tak może być, ale niekoniecznie to się musi sprawdzić. Przez zimę nasi tunerzy będą pewnie pracować w warsztatach nad przygotowaniem jeszcze lepszych jednostek, jeszcze lepszych silników, co roku wychodzą jakieś nowe pomysły dotyczące przeróżnych podzespołów w naszych motocyklach. I to nawet nie o to chodzi, że czy ty je masz te pod podzespoły, czy ich nie masz, one nie zawsze muszą się przekładać później na dobrą szybką jazdę, bo każdy gdzieś tam ten motocykl buduje pod siebie też indywidualnie, mhm. jeździmy na na, jakby na tych samych motocyklach żlowych ale złożonych z, z różnych innych części. Poza tym Poza tym, no co, zima jest i długa i krótka, no trzeba gdzieś tam tak przepracować tą zimę, tak się przygotować, żeby właśnie trafić z tą dobrą formą, najlepiej już od początku sezonu, czasami się zdarza tak, że ten początek jest gorszy, a gdzieś tam eksplozja tej formy następuje później, ale no, każdy by chciał gdzieś tam, żeby tak zbudować mm. tą formę, żeby od samego początku być skutecznym i regularnym, i regularnym, bo to jest też taki maraton, sezon trwa do, do września, włącznie w, w dobrych porywach, więc to jest maraton kilku miesięcy, więc żeby utrzymać tą dobrą formę na tak wysokim poziomie, to wiele rzeczy musi się zadziać i no, no, każdy indywidualnie gdzieś tam sobie to przygotowywuje I, i, i poza tym no, w drużynie jest, jest kilku zawodników i żeby teraz zrobić ten wynik drużynowy, to każdy gdzieś tam musi stanąć na wysokości zadania, musimy ustrzegać mu się większych czy mniejszych wpadek a was i jest i tak czterech dalej? liderów tutaj, z których każdy musi trzaskać e... Cyfrówki tak i, tak. i w ogóle, więc no, no mówię, no to nie będzie, bo to będzie cholernie trudny trudne. Słuchaj, ty, będzie jesteś, bardzo ty, trudny. ty jesteś właśnie jednym z liderów z tych czterech w tej chwili w motorze Lublin. Jak byś określić Bo początkowo nie byłeś liderem, potem się stałeś liderem. Lubisz być liderem, lubisz być troszkę w cieniu i z tego cienia za, za, zaatakować w cudzysłowie, żeby mówili o nie, no, każde tańczy, czy od razu pełną gębą. Ja, Jarek, jestem tutaj jednym z mocarzy. Każdy Wydaje mi się, że lubić na, na wysokim poziomie, ja na pewno lubię, lubię wtedy, kiedy czuję, że ten mój poziom sportowy jest bardzo wysoki, wtedy wszystko wydaje się prostsze. Ale wolisz, jak jest wokół ciebie cicho? Czy, czy, czy jak od razu wszyscy nie. mówią, Hampel liczymy na jego wielkie punkty? Bo przecież ostatni sezon jechał, jechał trzeba robić. Spokojnie. Nie, kompletnie nic nie przeszkadza i jeździłem wiele lat z pozycji takiego naprawdę mocnego lidera. Prze przejeździłem kilka nie dobrych, wiem, może... ładnych lat. No, Ale tak. też trudniejszych sezonów, gdzie musiałem tę swoją wartość udowadniać. Więc kompletnie nic nie w stanie mnie zaskoczyć I, i nie ma czegoś takiego, czy coś wolę bardziej, mhm. czy mniej. Wiadomo, że jeśli jesteś stawiany w, ro w roli lidera, no to oczekiwania są większe i gdzieś tam ta presja jest jeszcze potężniejsza, ale no, gdzie tej presji nie ma, to jest sport zawodowy na takim poziomie i, i, i niech ta presja sobie jest. A to zazwyczaj... presja, presja u ciebie? Czujesz, czujesz, nie wiem, każdy wyścig czy, czy Piotr Zawsze Ta... wiesz, ja... był tutaj, przepraszam cię, z dwa czy trzy tygodnie temu mówił, że jak jest mecz, to on w roli menedżera o w pół do ósmej ma rozwolnienie no. w dniu meczowym. <laughs> Jakie są ciebie? Ja natomiast wiesz, co mam tak, że jeżdżąc już naprawdę pewno 25 lat zawodowo gdzieś będąc w tym sporcie, nie ma meczu, nie ma turnieju, gdzie nie czułbym przed tym meczem czy przed tym turniejem taką. Taką swoistą spinkę. Coś w żołądku coś takiego, tak. coś w tym tak, rodzaju, tak? Tak, tak. tak? Dokładnie tak. Bo spodziewałbym się, że gość że... a... 25 lat jeździ no. na, e, na nie, 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 nie. pójdzie z marszu. W tak? życiu, nie, właśnie 25 lat jeżdżę i nie było takiego meczu, nie było takiego turnieju, żebym tego nie, nie czuł, nie poczuł. I to jest dobre. Ja wiem, że to wtedy e, mój organizm jest cały czas e, w trybie... E, tej najwyższej gotowości i pracy. Czyli rutynki nie można sobie nie, po prostu nie. włączyć, znaczy ja tak, tak Nie mam. można, ale ja na szczęście jakoś, no to jest taka może moja predyspozycja, że czy mówię, to jest turniej o jakąś tam mniej ważną nagrodę, czy tam ten, czy jakiś poważny, czy jeden z najpoważniejszych meczów ligowych jak, typu finał playoff. Zawsze czuję to takie, takie spięcie i to powoduje, że jestem jeszcze bardziej zmobilizowany do tego startu, do tej jazdy, do tej walki. I dopóki to czuję, to wiem, że będzie dobrze. Okej, okay. o falubazie z sprzed tych 5-10 lat, bo przez 5 lat tu jeździłeś. Słówko chociaż, co ty pamiętasz z tamtych lat? Bo były dobre chwile, ale były też niezbyt dobre momenty, mam wrażenie, tak? Ja zawsze staram się zapamiętywać te dobre chwile i dobre momenty. I na pewno pamiętam. W Kurczę, no pamiętam zdecydowanie te dobre sezony. 2013, jak wygrywaliśmy Mistrzostwo Polski. Pamiętam. Kurczę, pamiętam zawsze tutaj fajną atmosferę przy W-69. No tak, oczywiście. Pamiętam pełne trybuny, trybuneka, mm -hmm. po prostu szaleństwo kibiców, którzy no naprawdę solidnie dopingowali swój zespół. Także no, to była taka specyficzna, fajna atmosfera tych meczów, tych zwycięstw. A pamiętasz I moment kontuzji się... poważnej też? Pamiętam, bo ten ale, czas był też, tak? Ale pamiętam, ale w ogóle nie, nie wracam do, mm -hmm. do tych wspomnień. Gdzieś to wyrzuciłem z głowy, staram się to wyrzucić i, i praktycznie o tym w ogóle nie myśleć więc nie mam tutaj nic do powiedzenia, a, okay. ale, ale mówię... bo chciałem jeszcze zapytać Cię o, o, o twoje stosunki z działaczami, bo wtedy też było głośno przecież o tym, że też te kończyła się Twoja przygoda tutaj tak średnio na jeża, jeśli chodzi o te stosunki, tak? No właściwie nie wiem, jak to było, czy tak było faktycznie. Nawet chyba Coś do mikrofonu tak... pamiętam, że staliśmy że Tobie i mówiłeś, nie wiem, czy prezes Dochhan to mnie jeszcze chce w tym klubie, tak? Był taki momencik. A to może, no, 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 ale. wywalałeś, widzę to, to zostało Tak, nie, tak, tak, konkretnie. Ale też są, y, są, y, są nowi ludzie w klubie. Tak, tak. W klubie większość jest, jest nowych. Chociaż Wojciech większość... domagała chyba już wtedy za wtedy, tak. czasu funkcjonował. Tak tak, tak, tak. Znamy się z Wojtkiem też już, już z tamtych lat, ale jakby w innej roli. E, natomiast większość tutaj twarzy to są twarze uh -huh. znane dla mnie i e, nie jakoś nie mam złych wspomnień. Są, jeśli są, były jakieś zawirowania, no czasami w sporcie się pojawiają i tyle. I Koniec, ale nie stało to w ogóle na przeszkodzie, jeśli chodzi o, o ten przyszły sezon i moje miasto ponownie w Falubazie. Okej, okay. nas w cudzysłowie, bo nie mówię o sobie, ale nas Falubazu nie było przez dwa lata w Ekstralidze. Czy jak yy będą mecze w Ekstralidze, możesz powiedzieć, że jest? jest... Przez te lata, kiedy ty jeździsz, co, coś nowego jakoś się tak zmieniło, że my tu zobaczymy coś zupełnie innego niż niż trzy lata temu, kiedy jeszcze Farubas był, był w Ekstralidze. Poziom zobaczymy na własne oczy, bo w telewizji oczywiście oglądamy te spotkania, no. ale, ale, ale coś takiego też możesz opisać, że jakoś zmieniła się ta Ekstraliga wewnątrz. Ty to widzisz? E, tak, widać, widać tę zmianę, widać te zmiany e, i one się pojawiały z roku na rok. E, coraz e, znaczy po, pojawiło się tam kilka pewnie różnych takich przepisów, które gdzieś tam bardziej powodują, że jeszcze, jeszcze bardziej to wszystko staje się profesjonalne. Czy kontrowersji też mam wrażenie, Wiemy. że poprzez pewne przepisy jest no też coraz też, więcej też, meczach, nie? też, Ale lekko zostało to wyciszone ostatnio i bardzo mhm. dobrze. Natomiast na pewno bardzo bardzo zmieniły się stadiony, bardzo zmieniły się obiekty, bardzo zmieniły się parkingi. Nasze miejsce, gdzie my spędzamy no miejsce przez, przez cały czas trwania zawodów to wskoczyło wszystko jeszcze na jeszcze wyższy poziom. To wszystko jeszcze piękniej wygląda okiem kamery i, i ładnie się prezentuje w telewizji. No Nie mówię za tym, że na żywo faktycznie no też to robi wrażenie. Cieszę się ogromnie, że cieszę się ogromnie, że parking w Zielonej Górze zostaje przebudowany. Naprawdę cieszę się bardzo. Będzie mniej ciasno, tak? Przede będzie wszystkim. Myślę. Naprawdę bardziej światowo i, i zdecydowanie będzie więcej miejsca i nie będą spaliny gryzy w oczy. To fakt, i to na pewno bardzo cieszy. Słuchajcie, to są elementy, które nas zawodników też cieszą, bo, mm -hmm. bo chcemy w tym wszystkim uczestniczyć na dobrym poziomie, i jeśli mamy prezentować ten dobry poziom, no, też oczekujemy, żeby to wszystko w tym kierunku zmierzało, więc no, tak to będzie wyglądać na kolejne na pewno lata w przyszłym roku. W przyszłym roku zresztą sami na, na was na oczy zobaczycie, jak to wszystko będzie, będzie się prezentować. A słuchaj, właśnie wrócę jeszcze do tego twojego przechodzenia do falubazu. To mi wypadło, gdy, gdy odpowiadałeś na jedno z pytań. Gdyby falubas nie awansował, to ty byłbyś w tym falubazie, czy nie? Właściwie po tych rozmowach z Piotrem Protasiewiczem pierwszych, to tak się dogadaliście, że jak wchodzimy, to tylko wtedy jesteś, czy, 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 czy byłbyś pierwszy i też? Gdyby nie awansował, powinienem się noga. Mieliśmy ten temat Poruszyć w takiej drugiej kwestii, ale ja mówiłem do Protase'a, że w ogóle nie bierzemy tego pod uwagę, nie zaczynamy rozmawiać. Przechodzę do follow-bazu, bo na pewno będzie awans i nie poruszyliśmy tego tematu. A w ten sposób to załatwiliście. Okej, okay. dobra, będziemy kończyć ty na wakacje w piątek, wylatujesz, jak rozumiem, bo tak no nawet może... ludzie z Kubą mówili, więc tu nie zdradzam tajemnicy chyba. No, nie, może nie wakacje, bo to już teraz tak bardziej taki jest okres już dosyć dynamiczny i, i wiele się dzieje, jeśli chodzi o przygotowanie, ale, ale jeszcze chwilę czasu mi nie będzie. Durkowanie znowu będzie. Być może. Okej. Okay. Życzę wszystkiego dobrego. Życzę utrzymania jednak, mimo wszystko, to po pierwszej i jak najwyższego miejsca w tabeli niech będzie. I bądź tam liderem, Jarosławie Hampelu. Wszystkiego dobrego Wielkie w Zielonej Górze. Witamy ponownie. Teraz zapraszam na Mikołajki, bo teraz będziesz z kolei tak. obowiązki swoje wykonywał jako Żużlowiec, ale w takim luźniejszym okresie. Dzięki bardzo. Dzięki serdecznie. Do pozdrawiam. zobaczenia na stadionach przy, pod Trybuną K meczach, jak najlepiej, w najlepszym nastroju. Po wygranych meczach, tak. Jarosław Kamel był naszym gościem. To wszystko. Dzięki, pozdrawiam.